Dzień dobry. W pierwszej kolejności chciałabym bardzo pogratulować wspaniałego występu i mam kilka pytań. Czy często bierze Pani udział w tego rodzaju konkursach? Chyba nie często. Wydaje mi się, że nie często. Na pewno w tym szczególnym czasie w ogóle jest to niesamowite wydarzenie, dlatego bardzo się cieszę, że w ogóle coś takiego miało szansę być zorganizowane, także fajnie, że mogliśmy wszyscy razem pośpiewać. Czy dotkliwie właśnie odczuła Pani różnicę w organizacji tego konkursu, a innych jakichś poprzednich, w których brała Pani udział w kwestii właśnie pandemii, albo też czy Pani przygotowania do konkursu różniły się jakoś od poprzednich przygotowań? Powiem szczerze, chyba nie. Ćwiczę tak samo. Na szczęście aż tak mocno mnie to nie dotknęło, dlatego bardzo się cieszę i jestem za to naprawdę wdzięczna, że mimo wszystko, mimo tej trudnej sytuacji, która faktycznie powoduje, że tych koncertów i występów jest bardzo mało, albo właśnie często są przenoszone do sieci. Ćwiczyć udaje mi się na szczęście tak samo. Bardzo się tego powodu się cieszę. Chciałabym jeszcze zapytać, jak Pani widzi rozwój albo przyszłość muzyki operetkowej i musicalowej? Czy myśli Pani, że ten gatunek ma jeszcze szansę się rozwinąć i zabłysnąć jeszcze większym światłem, albo utrzymać teraźniejszy poziom publiczności i zainteresowania, czy jednak będzie powoli zanikał na rzecz jakichś bardziej popularnych teraz gatunków muzycznych? Ja myślę, że muzyka jest tak szeroka i tak piękna i naprawdę z tylu gatunków możemy korzystać w inny sposób. Uważam, że operetka i musical wnoszą nam jednak inne emocje, inny rodzaj emocji odczuwania, dlatego wierzę, że to absolutnie nie zaniknie i będzie się rozwijać. No, myślę, że jeśli chodzi o operetkę chodzi, to ma dosyć szerokie grono odbiorców, a musical już szczególnie, bo od najmłodszych lat można nawet korzystać z tego, bo są jakieś różne musicale dla dzieci, po jakieś takie fajne rozrywkowe, czy nie tylko dla dorosłych, także uważam, że ewidentnie drzemie w tym fajny potencjał do rozwoju tych gatunków. Też mam taką nadzieję, szczególnie widząc wszystkie dzisiejsze występy. I może jeszcze ostatnie pytanie. Co Pani oczekuje od tego konkursu, albo jakie były Pani wcześniejsze oczekiwania i czy udało się konkursowi je spełnić? I jak Pani widzi swoją przyszłość po tym konkursie? Czy pomoże on w jakiś sposób odkryć nowe ścieżki kariery? No wierzę! Wierzę, że tak. Przede wszystkim chciałam zaśpiewać dla ludzi, chciałam zaśpiewać dla nowej publiczności, żeby ktoś po prostu mógł też usłyszeć się, że pracuję nad tym wszystkim, że się staram i że naprawdę moim marzeniem jest śpiewać na scenie, więc wierzę, że takie miejsca i takie wydarzenia jak tutaj są świetnym potencjałem do tego właśnie, żeby poznać nowych ludzi, żeby móc się zaprezentować i jak najbardziej wszystko zostało spełnione. Poznać też jakby swoich kolegów z branży, dlatego to jest naprawdę fajne, przemiłe wydarzenie. Myślę, że dla wszystkich oglądających również była to nie lada... Przeżycie, dokładnie. Tak bardzo jest. Dziękuję. Dzięki bardzo. I życzę wielu dalszych sukcesów. Dziękuję pięknie.